Witam wszystkich. Nazywam się Aleksander Charyski, witam w Akademii Medycyny Regeneracyjnej. Chciałbym Państwu przedstawić naszych kuracjuszy, którzy odbyli tutaj u nas dwutygodniowy pobyt. No i oni przedstawią swoją sytuację, z jakimi problemami przyjechali i co się podobało, co się nie podobało. Proszę nie krępować, a opowiadać. Ja mam na imię Małgosia. Generalnie przyjechaliśmy z mężem z Londynu. Przyjechaliśmy tutaj właściwie po wiedzę praktyczną, bo czas, na który tu przyjechaliśmy, troszkę króciutki, a chcieliśmy się jak najwięcej dowiedzieć, jak największą wiedzę praktyczną zdobyć na temat tego, jak możemy pomóc sobie i naszym dzieciom. Dzień dobry, mam na imię Darek. Tak jak żona wspomniała, przyjechaliśmy tutaj właściwie douczyć się. To nie jest dla nas jakiś chleb powszedni. Już wcześniej, że tak powiem, próbowaliśmy zdobywać wiedzę w przeróżnych, że tak powiem, źródłach. Uważamy, że generalnie jedyną rzeczą, do którą naprawdę, która do nas należy, to jest ciało. Z reguły ludzie dbają wszyscy o samochody, o różne rzeczy materialne, a nikt nie myśli tak naprawdę o ciele, co się z nim dzieje i my jesteśmy już tego świadomi, postanowiliśmy coś zmienić, chcemy, żeby to nasze ciało było zdrowe, chcemy, żeby żyć jak najdłużej, być jak najzdrowsi, być szczęśliwi. No i... A czemu powiedzę praktyczną? A powiedzę praktyczną generalnie? Bo syn nam zachorował. Syn nam zachorował, dokładnie. My też kiedyś zwracaliśmy uwagę bardziej na rzeczy materialne. Nie przywiązywaliśmy uwagi do tego, co się dzieje z naszym ciałem. Co się w ogóle dzieje w środku w naszym organizmie, nie interesowało to nas. Nasz syn zachorował i diametralnie zmieniliśmy podejście. Zaczęliśmy się interesować, zaczęliśmy szukać. Poza tym przestaliśmy, może inaczej, nie chcieliśmy poddać się całkowicie temu, co kampanie reklamowe firm farmaceutycznych i różnych specyfików medycznych podają. Chcielibyśmy, żeby to było odbywało się naturalnie, skutecznie przede wszystkim. Skutecznie, bo to chyba najbardziej o to chodzi. No a czemu tutaj się znaleźliśmy? No temu, że właśnie medycyna konwencjonalna po prostu w przypadku naszego syna zawiodła. I stwierdziliśmy, że no niestety trzeba wziąć sprawy w swoje ręce i szukać czegoś. I tak trafiliśmy do Akademii tutaj. Znaleźliśmy Akademię na stronie Janusza Zagórskiego, przeglądając jego filmiki. I powiem szczerze, że to był najlepiej zainwestowany czas i najlepiej zainwestowane pieniądze w naszym życiu. Będziemy wyjeżdżać stąd niestety niebawem, ale na pewno tu jeszcze wrócimy. 2 tygodnie to za krótko. Zdecydowanie. To można właściwie po części się trochę zregenerować, odzyskać siły, zobaczyć, jak to wszystko funkcjonuje, ale tak jak żona powiedziała, rzeczywiście zdecydowanie za krótko. Jako wstęp można to potraktować i naprawdę warto. Jesteśmy bardzo wdzięczni, że w ogóle mogliśmy skorzystać z tego wszystkiego, nauczyć się tego, co tutaj się nauczyliśmy do tej pory. I to, co kiedyś nas przerażało, albo może inaczej, co żeśmy próbowali odepchnąć od siebie, jest tutaj rzeczą taką, jakby to powiedzieć, namacalną, tak. Coś dzieje się naprawdę. To nie jest tak, że ktoś sobie wymyślił, że człowiek, dlaczego człowiek choruje, dlaczego ma tyle w sobie robaków, bo tak to trzeba powiedzieć, że nigdy się z tym nic nie robiło. Ja nie słyszałem jeszcze kiedykolwiek, żeby którykolwiek z lekarzy zaproponował nawet terapię odrobaczania, czy nas, czy dzieci, czy kogokolwiek. Dokładnie, psy się odrobacza, ludzi się nigdy nie odrobacza. Ten temat gdzieś tam się pojawiał w internecie, ewentualnie gdzieś w jakiejś prasie, ale każdy traktował to jako temat tabu i nikt nigdy tego nie przyjmuje serio. Jeżeli już dotyczy to jakiejś osoby, to ja nie mam. Ja na pewno nie mam, ja jestem zdrowy, ja jestem czyściutki. No my też już podejmowaliśmy próby odrobaczania się nie jeden raz, ale z marnym skutkiem. Wiemy to dzisiaj. No, odrobaczanie u nas przyniosły naprawdę rezultaty. Najfajniejsze w tym wszystkim jest to, że syn czuje się lepiej i widać u niego poprawę. Dlatego też zamierzamy to, co wymyślił Aleksander Charecki, tato, kontynuować dalej zdecydowanie. Warto i widać, że to daje siłę. Co jeszcze chciałam tu podkreślić? Metody są naprawdę różne. Jest ciężko, czasami nawet hardkorowo. Jest ciężko dla pacjentów, jest ciężko dla pracowników,
ale atmosfera jest niesamowita. Personel w ogóle, począwszy od, na dzień dobry od pani z biura, poprzez wszystkich pracowników na salonie, masażystów, przez panie, które utrzymują porządek, niesamowite ciepło, przyjazna atmosfera i bardzo pomocni ludzie. To naprawdę dużo daje, bo chwile czasami są bardzo trudne. Czasami ktoś potrzebuje ochrzanić drugą osobę i wtedy też działa. Terapie są naprawdę różne. Zadziwiające czasami wręcz, ale wszystko, jak to się wszystko razem połączy, no to potrafi zdziałać naprawdę niesamowite rzeczy. Przynosi przede wszystkim skutek, jaki, z jakim tutaj przyjechaliśmy, jakiś cel, który żeśmy sobie osiągnęli, bo z reguły nie przyjeżdżają tu ludzie zdrowi i którym nic nie dolega, tylko przyjeżdżają z jakimiś kłopotami, prawda? Więc to wszystko, żeby zadziałało, to wszystko razem, to są takie poszczególne spoiwa, które muszą zaskoczyć tryby i żeby to wszystko w sumie przyniosło pożądane efekt. Tak, takie puzzle, nie? Dokładnie. Tak, jak żeśmy trafili na temat właśnie, na ślad Akademii tutaj w Siemowicach, to zastanawialiśmy się, dlaczego pan Charecki nie podaje na przykład wszystkich zabiegów na stronie, bo przecież można by było samemu to spróbować w domu, nie da się. Nie da się samemu, jednak potrzebna jest pomoc tych pracowników, tych wszystkich masażystów, którzy tutaj są. Samemu można sobie zrobić krzywdę, a tu jednak pod fachową opieką, pod fachowym okiem. Nie zawsze to jest relaksacyjne, czasem boli, ale no niestety, no coś za coś. To nie jest tak, że masaż to jest przyjemność, relaks i nie można mieć wszystkiego. Przez te wszystkie lata nagromadzone, te wszystkie pestycydy czy tam chemikalia, które zdążyliśmy zjeść, i co się nie robiło tak naprawdę. My staraliśmy się utrzymywać dosyć aktywny tryb życia, ale tu na pewnych masażach, na pewnych zabiegach wyszło, że no niestety, ale w pewnej części nasze mięśnie w ogóle nie pracowały. Byliśmy tak zastali, że ja byłem przerażony, że generalnie wydawało mi się, że jestem mobilną osobą. No przykro mi bardzo, ale no, niestety. Pani udowodniła, że daleki byłem od prawdy. Więc po dwóch tygodniach mogę śmiało powiedzieć, że jest znaczna poprawa i zdecydowanie lepiej się czujemy. Dobrze, że zaznaczyłeś, że po dwóch tygodniach, bo pierwszy tydzień naprawdę nie był fajny. To muszę podkreślić. Ja w pierwszym tygodniu to cieszyłam się, że dobrze, że tylko na dwa tygodnie. Dzisiaj mówię, szkoda, że tylko na dwa tygodnie. Naprawdę śmiechoterapia tutaj. To jest rzadkość w ogóle w dzisiejszych czasach u nas, gdzie jesteśmy otoczeni masą złych wiadomości. Spotkania z ludźmi, którzy nadają na tych samych falach w jednym miejscu. Ludzie pochodzą tutaj z różnych miejsc i stron świata. Z całego świata, dokładnie. Ale wszyscy jesteśmy na tym samym poziomie informacyjnym. Mamy wspólne tematy. Na zabiegach z Borowiny po prostu czas śmiga, jak nie wiem, bo można się wymienić informacjami. Jest wesoło. Dla mnie też ważna terapia dzwonem. W ogóle uwielbiam ją. Jeżeli już dochodzimy do tych terapii, które uwielbiamy, to beczka to jest w ogóle podstawa. Zimna woda, rewelacja. O oczyszczaniu też chciałam wspomnieć. Jest ciężko. Wątrobę, ludzie, oczyszczajcie sobie wątroby, oczyszczajcie sobie jelita, bo to przechodzi, to jest klucz przede po prostu wszystkim przechodzi do zdrowia, bo ludzkie w ogóle wyobrażenie, co się w nas znajduje. My widzieliśmy, co z nas wyłaziło i byliśmy przerażeni. Pierwszy tydzień, tak jak wspomniałam, był bardzo ciężki. Kolejne oczyszczanie już było lepiej, więcej z nas, że tak powiem, brudu zeszło, poczuliśmy się, jakby nam ktoś dodał skrzydeł. Należy się oczyszczać i warto korzystać właśnie z takich miejsc jak to, bo wtedy robi się to z głową, wszystko po kolei, ktoś nad nami czuwa i wiemy, że można zawsze, właśnie wiedza, można tutaj zapytać się w każdej chwili, dostaniecie zawsze odpowiedź na to, co was nurtuje i zostanie wam to wyjaśnione. Jeśli coś tam nie jest do końca pewne, zostanie sprawdzone i potwierdzone lub też nie. Także naprawdę warto. Jeżeli chodzi o wspaniałe borowinowe masaże i borowinowe leżenie w Borowinie, to jest po prostu pięknie. Ja sobie nie wyobrażałam tego w ten sposób. Kiedyś żeśmy korzystali z zabiegów borowinowych, ale nie wyglądało to tak jak tutaj. Nie na taką skalę, nie w takim wymiarze.
nie w takim środowisku, bo to jest ważne. Ta atmosfera, o której żona wspomniała, to jednak w domu czasem jak człowiek choruje na coś, próbuje się leczyć nawet jakimiś naturalnymi sposobami, to jednak w głowie gdzieś siedzi, że to jest, a ja się z tym męczę. Ja na to, to mi dolega, ja muszę się z tym męczyć. Nie boli powiedzmy kark, czy tam ramię, kręgosłup. A tutaj wszyscy ludzie, którzy przyjeżdżają, przechodzą przez to wszystko. I to jest tak jakby dodaje takiej mocy, że to nie tylko ja jestem z tym problemem, to nie tylko mnie boli, boli tamtego, boli Kowalskiego i Ksińskiego, także wszyscy przyjeżdżają, przechodzą przez to wszystko, ale co najważniejsze, nawet jak boli, każdy wychodzi z zabiegu uśmiechnięty. Dokładnie. Zimna woda. Jak żeśmy przeczytali tą zimną wodę, to tak naprawdę ciarki po plecach przeszły i sobie myślę, no dobra, no spróbuję pod prysznicem tej zimnej wody, no było fajnie. Przyjechaliśmy tutaj pierwszy raz, jak pociągnąłem za sznurek, kiedy spadła na mnie ta zimna woda. Oddech zatrzymał się na chwilę. Było ciężko, ale teraz powiem szczerze, że no, zimna woda to nie straszna. Jest, nawet czekam tak naprawdę z niecierpliwością do kolejnego poranka, żebym mógł pójść zanurzyć się w beczce. A beczka to tutaj jest w ogóle, to bijemy rekordy teraz, bo to jest dla nas dobra zabawa. W ogóle nie przypuszczałam, że zwykła woda, trochę soli i lód może sprawiać człowiekowi taką przyjemność. To po prostu no, jest mega, mega doświadczenie, nie? No mega doświadczenie, a przy okazji czuć w organizmie, że coś się dzieje, że to nie jest tak, że się wchodzi do tej zimnej wody i właściwie na tym się kończy, tylko czuć, że ten organizm żyje, czuć, że on oddycha, czuć, że pobiera tą energię. Może to głupio zabrzmi, ale ja nawet na przykład czuję coś takiego, tak jakby ten mój organizm łapał, jakby te komórki biegały jak oszalały po organizmie. Ja mam to samo właśnie chciałam powiedzieć, że wychodząc z beczki czuję się, że jakby mnie ktoś prądem w ogóle działaj. Nie, to jest niesamowite, to jest świetna sprawa. Myślę, że nawet zdecydowanie lepszy. Nie piłem jeszcze nigdy w życiu tak dobrej kawy, jak wejście do beczki bije wszystkie na głowę. Kawy, wszystkie drinki, w ogóle napoje jakieś energetyczne. Tak? Można się tak bez tego obyć. To jest przede wszystkim najważniejsze, bo w tej chwili pochłaniamy duże ilości różnych energetyków zupełnie niepotrzebnie. Trujemy swoje organizmy, a to wystarczy wejść do zimnej wody. Efekt taki sam, a nawet lepszy. Z dużo większym skutkiem dla zdrowia. I co jeszcze można powiedzieć? No można by było to generalnie mówić godzinami, bo każdy zabieg ma coś niesamowitego, na przykład zabieg kamieniami, tak? Kojarzony w ogóle z układaniem ciepłych kamieni na ciało. To nie tędy droga. Tutaj kamień naprawdę działa. Tutaj masaż jest masażem. Czasami wygląda się jak biedronka, właściwie zawsze wygląda się jak biedronka. Tak, ale po takim masażu naprawdę czuć, że coś się tam dzieje, że w tym organizmie zachodzą różne zmiany. I no człowiek tak jakby stawał się młodszy generalnie po tych wszystkich zabiegach zdecydowanie. Zdecydowanie lata ubywają tutaj, także naprawdę polecam, bo można sobie tak przyjąć, że nie wiem jak to przełożyć, tydzień na ile lat. Zresztą każdy organizm jest inny, każdy inaczej to będzie reagował na to, ale na pewno zdecydowanie lata ubywają. Czujemy się młodsi, czujemy się bardziej energetyczni, radośniejsi. Inaczej spoglądamy na świat. Jak kiedyś czasem były takie ponure dni, że człowiek patrzył, że przygnębiony, głowa spuszczona, leciał do pracy, nie zwracał uwagi. Tu zaczyna się postrzegać inaczej to wszystko, inaczej świat zaczyna nabierać barw. Dokładnie tak bym to chciał określić. Ja bym chciała powiedzieć o jednej bardzo, bardzo, bardzo ważnej rzeczy, a mianowicie o autosugestii. Dużo mówiliśmy o przyjemnościach dla ciała. Ja powiem, jak ja podeszłam w ogóle do tej autosugestii. W ogóle na początku nie mogłam tego zrozumieć, o co w ogóle chodzi w tym, tu zeszyt, długopis, piszcie wieczorem, co jest grane. No, oczywiście było pytanie, była odpowiedź, dobrze, dowiedziałam się, o co chodzi. Przeczytałam autosugestię, którą stworzył Aleksander Harecki i sobie myślę, no niezupełnie to do mnie przemawia, w ogóle bzdury jakieś. No ale dobra, ponieważ bardzo mi zależy na tym, żeby mój syn był zdrowy, mówię, będę pisała, choćby nie wiem co, będę codziennie pisała, choćby to miało być tylko napisane. No i z takim podejściem usiadłam do pisania tej autosugestii, po czym pierwszego dnia przepisałam to tak jak leciało, nawet niewiele myśląc w ogóle co ja tam piszę, byle tylko przepisać, żeby zaliczyć. Drugiego dnia pisząc zaczęłam się zastanawiać nad pewnymi punktami i myśleć, o... To coś w tym jest, tak, to mi pasuje. Trzeciego dnia sobie myślę, jakie to prawdziwe, jaki to ma sens.
dzisiaj wierzę w to, że to ma naprawdę wielkie, ale to olbrzymie znaczenie i stanie się tak, jak w tej sugestii jest napisane. I ja to dzisiaj głęboko w to wierzę. A podejście miałam bardzo sceptyczne do tego. Także proponuję wszystkim, którzy zechcieliby tutaj przyjechać, żeby naprawdę podeszli z sercem właśnie na początek do tej autosugestii, która wydaje się bzdurna. Na początku dla wielu wyda się bzdurna, ale jak się wczytać w to wszystko, później jak się wsłuchać w to wszystko, to wcale nie jest takie niemądre, a działa. Myśli się materializują, to działa. Zdecydowanie dziś już to wiem i dokładnie szczerze w to tak. wierzę. To można nawet dodać, że generalnie to samo podejście człowieka do życia, do wszystkiego, jeżeli ktoś ma negatywne podejście, bo sami się na tym kiedyś łapaliśmy, to rzeczywiście tak jest. Jeżeli myśli się o złych rzeczach, to te złe rzeczy się przyciąga. Więc pozytywne nastawienie, pozytywne myślenie naprawdę daje dużo, przynosi efekty. Zmieniają się ludzie w otoczeniu, nagle pojawiają się, przy tym pozytywnym myśleniu pojawiają się same dobre sytuacje. I się okazuje rzeczy nie do załatwienia, które można załatwić bez żadnego problemu. Ja bym chciał tutaj właśnie jeszcze dodać do tego, co żona wspomniała, że jeżeli ktoś tu przyjeżdża, zdecyduje się przyjechać, przyjeżdżają tu różne osoby z różnymi schorzeniami, da się zauważyć, co niektórzy tak jakby próbowali oszukać właściwie siebie, bo jeżeli się tu przyjeżdża, to no trzeba korzystać ze wszystkiego od deski do deski. To nie jest tak, że się pominie pewien element, bo jak się pomija element, to koło zębate przestaje pracować. Oszukiwanie własnego siebie to jest bez sensu. Jak ktoś chce się oszukiwać, to lepiej nie przyjeżdżać wcale, bo uważam, że bo trzeba... Bo później wyjedzie po dwóch, trzech, dokładnie. Czterech tygodniach i powie, no nie działa. No ale jak ty chłopie czy kobieto nie robisz tego według... Po to są stworzone tutaj te zasady i te zabiegi są tak ułożone, że nie ty wybierasz sobie, ten mi pasuje, tamten mi nie pasuje. Chociaż ja też miałam takie zabiegi, że wolałam iść na ten wolałam pominąć, ale szłam na każdy jeden, bo wiedziałam, że to ma jakiś sens, jeśli jest wszystko scalone. Bo takie wybiórcze to tak dzisiaj, nie wiem... No dokładnie, kompleksowo trzeba po prostu podejść do tego od pierwszego dnia do ostatniego, bez taryfy ulgowej. Mimo, że boli, bo boleć musi, no niestety, nagromadziliśmy w sobie tego wszystkiego tyle, no ale że... dzisiaj też jesteśmy w stanie uświadomić sobie, dokładnie. Jakie słabe są nasze, jakie słabe już były nasze ciała. Nasze punkty generalnie. I w ogóle, tak, nasza skóra, w ogóle nasze wnętrzności, to wszystko jakie to takie było zapuszczone, że tak powiem. A dzisiaj to wszystko się wzmacnia i my mamy taką energię, że jesteśmy nakręceni bardzo pozytywnie. No, przynajmniej ja jestem nakręcona bardzo jesteśmy pozytywnie. Jesteśmy nakręceni bardzo pozytywnie. Naprawdę wyjeżdżamy stąd. Przyjeżdżaliśmy tutaj z taką pewną nutą niepewności, a wyjeżdżamy naprawdę szczęśliwi i zadowoleni i polecamy naprawdę wszystkim. Bo co najważniejsze w tym jest, że może nasz syn jeszcze nie docenia tego, co się dzieje tu w nim, wewnątrz jego organizmu, ale my widzimy, że jest lepiej. Jest zdecydowana poprawa, nie wiem, nie wspominaliśmy chyba nas, nasz Marcel choruje. Mhm. Ale jest zdecydowana poprawa, my to widzimy i myślę, że on też to zauważa. Z tym bardziej, że jak jechał tutaj, to jest młody chłopak, nastolatek, więc bunt, wiadomo, buntuje się przeciwko wszystkiemu. Był nastawiony bardzo sceptycznie do przyjazdu tutaj. Tak, obiecywał nam, że nic nie będzie robił, oczu skarżył, sobie tak, nie będzie, tego robić nie będzie, absolutnie tego też nie. Szedł, robił, na początku może słabiej, później trochę lepiej, później może trochę słabiej, ale robił, tak? Jesteśmy z niego dumni, bo łatwo nie było. Mogę nawet tutaj z całą stanowczością stwierdzić, że 4 lata leczenia jego systemem farmakologicznym, czy tam farmakologicznym, czyli normalną, tradycyjną metodą, nie przyniosły takiego efektu, jak 2 tygodnie w tym ośrodku. Syn naprawdę jest na bardzo... Był, mogę śmiało powiedzieć był, bo jest duża poprawa. Był chory na bardzo poważne schorzenie, zapalenie jelita, które dotyka coraz więcej młodych ludzi. To jest naprawdę niebezpieczne i prowadzi do naprawdę dużo ciężkich powikłań. Więc 4 lata, wystarczy porównać, 4 lata leczenia standardowego na 2 tygodnie w ośrodku. Efekty są naprawdę... Czyszczenie wątroby, rewelacja. Robale wychodziły takie, że no my byliśmy pod wrażeniem, po prostu pod wrażeniem. Dokładnie tak. I też liczymy na to, że właśnie może nie warto było go leczyć na to zapalenie, tylko że ten problem wynikał z tego, że nieoczyszczona wątroba, zanieczyszczone jelita, no i robactwo.
I jeśli się tego pozbędziemy, to może się okazać, że właściwie to całe leczenie przed było mu zbędne. Cieszymy się, że Państwo są zadowoleni. Tak Pan tutaj wspomniał, jest dużym problemem społeczeństwa, że ludzie myślą, gonią się za pieniędzmi, tak? Wolą kupić samochód niż o swoje zdrowie zadbać, a to owocuje później w przyszłości w lepszą czy gorszą stronę, więc warto o siebie zadbać. Tutaj u nas warto zainwestować w siebie. Tak, zainwestować w siebie, nie oszczędzać tych pieniędzy, nie odkładać tego do, powiedzmy, Będzie za późno, nie? Będzie za późno, kiedy już faktycznie czasami są takie sytuacje, dużo ludzi dzwoni, kiedy już za późno i nie jesteśmy w stanie pomóc, bo są takie tragiczne sytuacje, a zawsze chcielibyśmy pomóc. Metoda, jak sami Państwo powiedzieli też, jak najbardziej wszystko działa, tylko kompleksowo. Tutaj warunki stworzone są, żeby Państwu pomóc, ale człowiek musi chcieć, musi dążyć, musi w to wierzyć, tak? To nie da rady na człowieka uzdrowić na siłę. Więc jak ktoś będzie chciał w przyszłości, jak najbardziej zapraszamy. Oczyszczamy organizm tutaj, tak? Wzmacniamy go, pomagamy na zdrowie, na duchowy i oczywiście fizyczny. Tak, duchowo to przede wszystkim jest bardzo ważna sprawa, a fizycznie metoda jest naprawdę dopracowana i działa. Bo w internecie można znaleźć różne sposoby. My przerabialiśmy tak, różne. Tak. Nie zadziałało to nigdy tak jak tutaj. Ale to wynika z tego, że my po prostu wybieraliśmy jakiś jeden element z całego, można powiedzieć, koła zębatego, które tak naprawdę, żeby zadziałało, to musi być, wszystkie elementy muszą się złożyć razem wspólnie. Wybieraliśmy poszczególne, była owszem gdzieś tam jakaś delikatna poprawa, ale to zawsze na chwilę i wracało ewentualnie i szukaliśmy dalej, w końcu trafiliśmy tutaj. Ale to tak, dzięki Bogu. Dokładnie tak. Dlatego na przykład wiele osób dzwoni, pyta się na jeden dzień, na konsultację czy coś, ale samym jednym dniem, czy sam Państwo mogą sprawdzili na sobie, że jednym dniem, czy jednym słowem, czy jedną radą, czy kilkoma radami nie da rady człowiekowi pomóc. Trzeba kompleksowo podejść do sprawy. Dokładnie. Tak? Do całego organizmu, skupiamy się na całym organizmie, tak? Tak, to prawda. Cały organizm. Od stóp do głów borowina idzie wszędzie, jest rewelacyjna. Chyba tylko w dziurki do nosa nie. wesoło jest właśnie. Na zabiegach jest wesoło. Ludzie są przesympatyczni, jak mówiłam, czy w saunie, czy generalnie to są chyba takie zabiegi, gdzie możemy się spotykać wszyscy razem, ale też co mamy? No, dbają o nas strasznie tutaj mocno. Jak już zobaczyliśmy ciasteczka na stole, to już się poczuliśmy w ogóle super. Są owoce, naprawdę jest fajnie. A właśnie, a propos jedzenia, jak już dotarłam do tego, to muszę jeszcze podziękować strasznie mocno paniom, które tam obsługują stołówkę, bo jedzenie jest w ogóle przepyszne. No przepyszne, jeżeli chodzi o smaki. Może nie jest to jedzenie, które ja na co dzień jem i jeść będę, ale tutaj zrobiłam dyspensę i po prostu pochłaniałam te pyszności. Ja bym chciał jeszcze tylko nawiązać do tego, co żona wspomniała właśnie a propos tej atmosfery, która tutaj panuje. Jakby tak porównać sobie dwa światy, czyli grupa ludzi chorych w szpitalu. Wszyscy Państwo na pewno byli w szpitalu, widzieli ewentualnie w przychodni, jak się tacy ludzie zachowują. A tutaj jesteśmy też grupą ludzi z pewnymi schorzeniami, czyli można powiedzieć, że też jesteśmy chorzy, każdemu coś dolega. To są dwa różne zupełne światy. Tu jest fajna atmosfera, jest wesoło, każdy się pośmieje, zabawnie, mimo tego, że nas boli. Tak, ale my się cieszymy. Ale my się cieszymy, bólem, dokładnie. Cieszymy się tym bólem, że go możemy poczuć, bo dzięki temu bólowi czujemy się później lepiej. Tak, podziwiamy swoje siniaki, pocieszamy się, fajnie jest. Wesoło. Zapraszamy. Ciekawie, tak? Dokładnie. W naszym imieniu możemy śmiało polecić tutaj tą akademię, bo naprawdę warto zainwestować w siebie, w swoje ciała, bo nikt za nas tego nie zrobi. Przede wszystkim nikomu nie będzie zależeć na tym, żebyśmy my byli zdrowi. Dobra, teraz przestaniemy słodzić. Czy nam się tu coś nie podobało? Nie, na dzień dobry, tak szczerze mówiąc, to trochę przeżyliśmy szok, bo był to szok, bo nie wiem, zostaliśmy bardzo wychowani tak... żeby osłaniać siebie, żeby tak było wszystko poukładane. Tutaj po prostu ciało nie jest dla człowieka niczym krępującym. Ja się tutaj tego nauczyłam, bo dla mnie to był na przykład stres, rozebranie się do naga przed kimś obcym, tak?
w tym momencie w ogóle myślenie się zmienia tutaj i człowiek zaczyna, nie przestaje właściwie zwracać właściwie na to uwagę, cieszy się. Priorytety się zmieniły, bo tak naprawdę będąc tutaj zmienia się priorytet. Co jest dla mnie ważniejsze? Czy ważniejsze jest to, żebym się nie pokazał przed kimś, czy ważniejsze jest to, żeby ten ktoś wykonał masaż bądź zabieg na mnie, który mi pomoże? Dokładnie, dokładnie. I tu już się patrzy przez ten pryzmat, wiadomo, że tutaj nie ma żadnych podtekstów seksualnych, dokładnie, czy coś, bo dokładnie. Niektórzy twierdzą, że coś takiego może być, to nie jest prawda. Tutaj człowiek jak chce wyzdrowieć, to po prostu zmienia sposób myślenia. Dokładnie, dokładnie. Tym bardziej, żeby dotrzeć do wszystkich punktów, do wszystkich receptorów, które odpowiadają za nasze, za poszczególne narządy, czy za nasze zdrowie, no trzeba jednak udostępnić to ciało, żeby ta osoba masująca mogła do tego punktu dotrzeć. Przez spodenki czy przez koszulkę, no jest to naprawdę trudne odnalezienie, a już nie wspomnę o tym, żeby wymasowanie czy uciśnięcie tego punktu, który ma się zostać odblokowany i przywrócić do normalnej pracy danego narządu. No tak, więcej opinii nie ma. Jak już wspomniałem, zapraszamy wszystkich od całego serca do naszego ośrodka. Wszystkich chętnych, którzy potrzebują, z chęcią pomożemy. A my chcielibyśmy podziękować personelowi tutaj w imieniu BOSA za naprawdę ciepłe przyjęcie i ogromną wiedzę praktyczną, i którą zdobyliśmy. Tak, cierpliwi są naprawdę. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy.